Szybkie wpłaty i wypłaty do arbitrażu, handel w parze do złotówki, gra na dźwigni, bezpieczeństwo, COXY.io. Wszystkie rynki w jednym miejscu. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Kryptokalendarz na kanale Kryptoraport. W tej serii łączymy analizę techniczną z analizą fundamentalną, czyli wydarzeniami, które mogą mieć wpływ na cenę omawianej kryptowaluty. Ja nazywam się Fastline i zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Jeśli chodzi o to, jakie konkretnie kryptowaluty są analizowane w tym odcinku, odsyłam Was standardowo do opisu, gdzie znajdziecie listę projektów, którymi poświęcony jest ten odcinek, wraz z czasem trwania filmu, w którym zaczyna się analiza każdego projektu. I będzie tam też przekierowanie bezpośrednio do wybranego momentu nagrania, gdzie zaczyna się analiza poszczególnych kryptowalut. Ja życzę Wam miłego oglądania. Jeśli Wam się podoba to, co robimy, to dajcie łapkę w górę i zaczynamy. Na początek powiem, że dzisiaj miałem trudny wybór. Czytałem komentarze spod poprzednich materiałów, poprzednich filmów, nagrań. Większość tych proponowanych w komentarzach altcoinów pospadała w ciągu ostatniego tygodnia pod ważne wsparcia i póki nie wrócą na nie, to myślę, że nie warto ich kupować. I no, myślę, że można monitorować, ale nie chciałbym tutaj teraz się na nich skupiać. Jeśli chodzi o ogólną sytuację na rynku, to jest rośnie nam cały czas dominacja Bitcoina. Tutaj mam wykres przedstawiający tą dominację. Ta wartość wyszła z takiej formacji, która jest konsolidująca i kontynuująca trend. I to jest interwał 4-godzinny. Czyli to jest dominacja Bitcoina na całym rynku. I teraz można zauważyć, że znowu tworzy się taka mniejsza, co prawda, ale tworzyła się formacja kontynuująca i będzie prawdopodobnie wzrost tej dominacji, to znaczy niezbyt dobry okres na inwestycje w altcoiny. Niezależnie od tego, czy Bitcoin idzie w górę, czy w dół, to często ta dominacja jego na rynku rośnie. Jeśli chodzi o market cap altcoinów, to mamy taką sytuację, że właściwie w lutym był najniższy dołek i później sobie systematycznie ten market cap altcoinów samych rósł aż do 8 kwietnia jest największy szczyt. Ja sobie zrobiłem mierzenie FIBO od całego tego impulsu wzrostowego i teraz jest taka sytuacja, że ten market cap altcoinów spadł pod wsparcie horyzontalne, pod poziom FIBO i odbija powoli sobie w górę, natomiast myślę, że nie będzie to duże odbicie, bo ten poziom, to wsparcie nie jest zbyt duże i dosyć duży opór nam się tu zrobił, więc spodziewam się jakiegoś odreagowania na rynku altcoinów, ale z mojej perspektywy to będzie raczej małe odreagowanie i ten market cap altcoinów zbliży się do linii trendu i tu będzie chyba około 76 miliardów dolarów, ale to też nie jest jakieś super wsparcie, takie troszkę mocniejsze, to jest na 0,5 mierzenia całego impulsu i tu już mamy w kilku miejscach wsparcie. To 0,5 to też jest takie dosyć wrażliwe miejsce i tutaj też może być odbicie i to jest wartość 72 miliardy, tak, market cap. Jeszcze niżej, jeszcze mocniejsze wsparcie to 67 miliardów, ale póki co myślę, że tu będzie jakaś reakcja na tej linii trendu. Natomiast właśnie jeśli chodzi o inwestowanie w altcoiny, to jeszcze bym się wstrzymał z jakimiś większymi zakupami. Przygotowałem na dzisiaj 5 projektów standardowo. Tak jak mówiłem, nie było łatwo. Staram się, wiem, że czasami
Od momentu mojego nagrania do momentu publikacji mija kilkanaście, kilkadziesiąt godzin i staram się zawsze tak robić, żeby ta analiza była cały czas aktualna, bo jak wiecie, sytuacja na rynku krypto się bardzo dynamicznie zmienia i trzeba to monitorować i być elastycznym. Natomiast staram się to tak robić, przedstawiać swój punkt widzenia, żeby on był aktualny, powiedzmy, za dzień, dwa. Pierwszym z projektów jest Binance Coin. I tutaj mamy szereg takich dosyć mocnych informacji, które wpływają dobrze na cenę i coraz bliżej z ruszeniem giełdy zdecentralizowanej DEX trwa ogłaszanie listing nowych projektów, które migrują na łańcuch Binance Coina i które będą listowane na tej zdecentralizowanej giełdzie. Spodziewane są kolejne dobre informacje odnośnie rozwoju i tutaj CEO bardzo jest aktywny w mediach społecznościowych. Marketingowo też jest dobrze przygotowany ten projekt. Ogólnie giełda Binance jest bardzo dobrze prosperującą giełdą i przynoszącą duże dochody, więc tutaj jest zaplecze pod każdym względem, żeby stymulować ten rozwój. Natomiast trzeba oczywiście brać pod uwagę, że on nie będzie trwał wiecznie. I też podlega pewnym trendom i zachowaniom rynku. Ale póki co mamy na interwale 4-godzinowym mamy trend wzrostowy na pewno. Mamy kanał wzrostowy. Cena się kilkukrotnie respektowała górne ograniczenie tego kanału, również dolne ograniczenie. I teraz mamy taką sytuację, że cena po odbiciu od górnego ograniczenia powędrowała prawie do dolnego, zaczyna odbijać w górę. Jest w ważnym momencie, jeśli chodzi o poziom horyzontalny na interwale tygodniowym, to może być w tej chwili jest jeszcze oporem. Jeżeli dzienna świeca zamknie się powyżej tego oporu około 420 tysięcy satoshi, to jest szansa na kolejne wzrosty i dotarcie i nowe ATH i poziom taki też psychologiczny, około 500 tysięcy satoshi, tak 0,05. Myślę, że cena ma szansę tutaj dotrzeć, o ile utrzyma się dłużej na tym poziomie 420 tysięcy satoshi, więc warto sobie tu obserwować. Chodzi właśnie głównie o zamknięcie świec takich większych. Myślę, że taka jednodniowa świeca już jest, jeżeli się zamknie powyżej tego poziomu, to już i cena się utrzyma dłużej tutaj, to już jest spora szansa na kolejne wzrosty. Natomiast jeżeli ten poziom zostanie odrzucony, bo już raz został odrzucony, cena się cofnęła z powrotem pod opór, to kolejna szansa na złapanie takiego odbicia jest przy właśnie dolnym ograniczeniu tego kanału wzrostowego i jednocześnie kolejnym niższym wsparciem tygodniowym, czyli około 360-370 tysięcy satoshi. I to jest duże prawdopodobieństwo odbicia z tego miejsca ceny w górę, bo tak jak wspomniałem wcześniej, w przeszłości już jest akceptowalna, czyli jest respektowana przez cenę ta linia trendu. Jeżeli by się coś złego zadziało na rynku, bo sytuacja jest teraz dosyć niestabilna, to możemy szukać i obserwować reakcje ceny na kolejne niższe już wsparcia horyzontalne, ale myślę, że to już by było dosyć niepokojące, gdyby nam cena tutaj zawędrowała i właściwie zanegowała prawie całe ostatnie wzrosty. No ale to jest rynek krypto i tutaj wszystko jest możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo, bo wiadomo, że nikt nie ma szklanej kuli, ale chodzi o to, żeby przeciągnąć prawdopodobieństwo na naszą stronę, to największe prawdopodobieństwo jest odbicie ceny w górę. Jeżeli nie przy 420 tysiącach, to właśnie niżej, tak jak wspomniałem. To jest ogólnie najlepsze, jeżeli chodzi o współczynnik ryzyka do zysku, to jest to tutaj najlepsze miejsce do zakupu w około 370 tysięcy satoshi. Gdy spojrzymy na średnie kroczące i Ichimoku, również ta cena jest, no właściwie z tego punktu widzenia jest na wsparciu, ale też ściśnięta między wsparciem na Kumo,
Tak, a oporem, jaki stanowi średnia wstęga Bollingera i średnia krocząca. Więc taka warto, myślę, obserwować i troszkę więcej czasu potrzeba i na pewno nam się tutaj wyjaśni ta sytuacja. Tak wygląda. Kolejnym z projektów jest BAT, czyli Basic Attention Token. Jeśli chodzi o wydarzenia, to w przeglądarce Brave oficjalnie uruchomiono Brave Ads, czyli w skrócie można zgarnąć tokeny BAT za oglądanie reklam. Widzowie, którzy wyrażą zgodę na wyświetlanie reklam przez przeglądarkę, dostaną aż 70% przychodów generowanych przez te reklamy. Jest to również o tyle rewolucyjna implementacja, że pierwszy raz reklamodawcy mogą łączyć się z osobami, które wybierają oglądanie reklam, czyli są bardziej zainteresowane przedmiotami czy usługami prezentowanymi w tych reklamach. Nowa wersja Brave na Android tydzień temu została też ogłoszona i dodana. Jest to ogólnie przeglądarka Brave jest działającym produktem, co jest rzadkością w świecie krypto i te wspomniane przeze mnie wydarzenia od strony fundamentalnej napędzają również wzrosty. W poprzednim nagraniu mówiłem, że utworzył się kanał wzrostowy. Zakładałem, że ta cena się odbije od górnego ograniczenia, natomiast dynamicznie wyszła z tego kanału i myślę, że można rysować. Można było to oczywiście przewidzieć, ale trzeba było wyrysować sobie nową linię ograniczającą ten trend. I teraz tak, cena odbiła się od tego nowego szczytu, wróciła prawie że do wsparcia horyzontalnego i teraz się kumuluje, oscyluje pod tym starszym pierwotnym kanałem wzrostowym, pod jego górnym ograniczeniem, pod oporem. Patrząc na wolumen, to jest on cały czas dość dobry, podąża za ceną, czyli jeżeli cena porusza się w górę, to wolumen też jest rosnący, cena idzie w bok lub lekko w dół, to ten wolumen się zmniejsza. Myślę, że cały czas byki mają pod kontrolą sytuację i póki cena się utrzymuje nad tym wsparciem horyzontalnym, który jest na poziomie 67 tysięcy satoshi, to jest to warte zakupu. Ciekawi mnie, jak dalej będzie się rozwijał ten projekt. Myślę, że można sobie tutaj zaznaczyć poziom wsparcia w miejscu, gdzie warto obserwować tą cenę. Jeżeli ktoś jeszcze nie nabył, myślę, że warto właśnie przy dolnym ograniczeniu tego kanału. Staramy się zawsze używać kilku prostych technik i jakieś miejsca wspólne są najczęściej respektowane przez cenę i myślę, że w tym przypadku też, jeżeli nastąpi kolejna głębsza korekta, ta cena będzie miała szansę zawrócić swój bieg, odwrócić kierunek właśnie przy skrzyżowaniu tej linii trendu z wsparciem horyzontalnym. Myślę, że jest szansa właśnie przez to, że ten wolumen się dosyć dobrze utrzymuje, jest szansa na utrzymanie tego trendu. Tak jak mówiłem, przejrzałem praktycznie całą giełdę Binance i kilka projektów takich znalazłem, które utrzymują trend wzrostowy lub boczny. Właśnie BAT jest jednym z takich projektów. Patrząc na średnie kroczące Ichimoku, BAT jest cały czas nad wsparciem właśnie. Utrzymuje się w Kumo. Myślę, że ta cena sobie pokonsoliduje i zobaczymy, jeżeli się będzie utrzymywała dalej na tym wsparciu, warto się, jeżeli ktoś nie ma, warto się zainteresować tą kryptowalutą. Patrząc jeszcze tutaj, może widać dokładnie ten wolumen. Można sobie zaobserwować, na jakim wolumenie cena poruszała się w górę, czyli mamy te zielone słupki, a na jakim w dół. Czyli to jest takie, no dosyć, powiedzmy, myślę, że w porównaniu z tym wolumenem kupujących, nie jest to jakiś duży wolumen, czyli ten zysk nie jest jeszcze ten profit wzięty. Myślę, że ci więksi inwestorzy jeszcze nadal trzymają ten projekt. Trzymają pieniądze w tym projekcie. Kolejnym z projektów jest Zen, czyli Horizon.
Horizon będzie miał w ciągu kilku dni nową implementację. Projekt się rozwija, będzie upgrade portfeli i nowy. Jeśli chodzi o cenę, to właśnie Zen jest kolejnym z takich projektów, które jeszcze trzymają się ładnie na wsparcie i formują się na odwrócenie trendu. Jest tu dosyć spory wolumen i warto sobie obserwować, jeżeli ta cena odbije nam w tych okolicach, w jakich się teraz znajduje, lub nie spadnie poniżej tego poziomu z ostatniego dołka z 22 kwietnia, to będzie oznaczało, że jest wyższy dołek na takim większym interwale. Jest to dosyć, no wiadomo, dosyć pozytywne zjawisko. Jest szansa na utworzenie odwróconej głowy z ramionami na dużym interwale. Czyli tu jest prawe ramię by było, jest głowa i jest lewe ramię. I tylko warunkiem tego jest oczywiście odpowiedni wolumen i to, żeby cena wróciła do tego poziomu, tak zwanego neckline. Myślę, że warto obserwować i czy ten upgrade nadchodzący wywoła wzrosty, których się spodziewamy. Patrząc na średnie kroczące, no tak, cena przedarła się przez opór, dostała się do środka kumo, co już jest też pozytywnym zjawiskiem. Cena przedarła się też przez środkową wstęgę Bollingera. Jest nad średnią kroczącą, to jest chyba SMA 51, 51-okresowa. I w tej chwili myślę, że się będzie poruszać, konsolidować w kumo i ma szansę na wybicie w górę ponad tą chmurę. Nawet zrymowałem. Czwartym z projektów jest Nano. Jeśli chodzi o analizę fundamentalną wydarzenia, to platforma Bitcoin Superstore ogłosiła nowe rozszerzenie swojej usługi. Można teraz kupić przyloty samolotem i rezerwować hotele za pomocą kryptowaluty Nano. Czyli możemy płacąc Nano zarezerwować sobie na przykład wakacje. Od maja będzie też można również na tej platformie kupić produkty spożywcze płacąc Nano. Jest to bardzo praktyczna kryptowaluta. Główną jej zaletą jest szybkość i darmowe transakcje, i to czyni z Nano jedną z najbardziej praktycznych, tak, kryptowalut. Myślę, że cały czas się rozwija i projekt jest ogólnie bardzo dobry. Aż dziwne było, że wcześniej notował takie spadki, bo jest naprawdę, jeśli chodzi o płatności, bardzo fajny. I tutaj mamy odzwierciedlenie tego rozwoju ostatniego projektu, implementacji w cenie. Rozpoczął nam się od marca praktycznie. Zakończyła się konsolidacja i rozpoczął się trend wzrostowy. Ja sobie zmierzyłem tu wcześniej cały wcześniejszy taki wyraźny impuls wzrostowy, jaki był od sierpnia tamtego roku, no właściwie w sierpniu. Ale Nano chodzi dosyć technicznie, to znaczy reaguje bardzo na takie ważne poziomy i tutaj właśnie dobrym przykładem jest mierzenie FIBO. Widać, że ta cena bardzo ładnie utrzymała 0,786 mierzenia i sobie pokonsolidowała tutaj i właśnie wyszła górą i przebiła kolejne, tym razem opory już, bo wcześniej przebite wsparcia w dół są teraz oporami. No, dosyć gładko sobie, tak powiem, poradziła z tym kolejnym i teraz mamy, już cena została odrzucona na 0,5 mierzenia FIBO, bo zrobił się podwójny szczyt. Natomiast pozytywnym zjawiskiem tutaj jest to, że ta cena nie spadła, tylko nadal utrzymuje się tuż pod oporem. Wolumen jest dość dobry. Jeżeli utrzyma się ten trend, to utworzy nam się formacja
Ascending Triangle, czyli trójkąt zwyżkujący, która to jest formacją prowzrostową. Myślę, że jeżeli ten wolumen się utrzyma, ta cena sobie pokonsoliduje i wyjdzie górą, to możemy liczyć na przebicie tego oporu i dotarcie pod kolejny w okolice 40 tysięcy satoshi. Patrząc na średnie kroczące Ichimoku na interwale 4-godzinowym, tak, już widać, że już wyraźnie cena jest w trendzie wzrostowym. Tutaj widać z kolei malejący wolumen. Nie jest to pozytywne zjawisko, więc możliwa jest jeszcze mała korekta. Tak, tutaj cena się porusza w górę. Ten ostatni, chodzi mi o ten ostatni element, ten ostatni okres czasu od 19 kwietnia. Czyli cena się porusza w górę, natomiast wolumen maleje. To znaczy, że ten trend wzrostowy powoli sobie wygasa. Więc warto sobie wyznaczyć jakieś wsparcia i poczekać, aż cena zawróci. Myślę, że to Kumo może być dobrym wsparciem. Jeszcze raz spojrzę sobie na ten layout. No tak, faktycznie. Tutaj też jest po przybliżeniu. Tak, widać, że ta cena się porusza lekko w górę w tym ostatnim etapie, natomiast wolumen dosyć maleje, więc można się spodziewać jakiejś korekty i powrotu ceny blisko tej linii trendu. Ona jest dosyć fajnie też respektowana przez cenę, więc myślę, że i tym razem jest szansa na odbicie tutaj, co można wyznaczyć. No tak, myślę, że 31 tysięcy satoshi gdzieś w tych okolicach można będzie łapać to, jeżeli będzie pozytywna reakcja lub jeżeli w ogóle zawróci ta cena. Ale jest szansa, zazwyczaj właśnie rosnąca cena na malejącym wolumenie jest oznaką nadchodzącej korekty, przynajmniej lokalnie. Ostatnim z projektów przygotowałem jest Litecoin. Litecoin to typowy, w moim zdaniem, mid-term, long-term. Ja tutaj głównie patrzę na Litecoina pod względem halvingu. Patrzę pod względem halvingu, który jest na początku sierpnia. I w przeszłości na Bitcoinie halving powodował kilka miesięcy przed tym wydarzeniem silne wzrosty. A po halvingu nowe ATH. Czy tak będzie w przypadku Litecoina? No zobaczymy, już za kilka miesięcy, bo to już stosunkowo niedługo. Jak na razie ta pierwsza część się sprawdza, czyli właściwie od grudnia mamy dosyć spore wzrosty. Mieliśmy, zmierzę jak ile to procentowo było od dołka. No nawet 170 ponad procent, więc sporo. Teraz mamy korektę tego ruchu wzrostowego i cena nam się póki co odbiła od połowy mierzenia całego ruchu w górę i jest tutaj wsparcie horyzontalne. Natomiast póki ta cena nie wyszła z lokalnego downtrendu, to warto obserwować i dopiero po potwierdzeniu wyjścia ceny spoza tej linii downtrendu, myślę, że warto inwestować większe pieniądze. Ja zawsze staram się rozdzielać swoje inwestycje na kilka etapów. Pierwsze takie zlecenie inicjujące jest w moim przypadku tuż po odbiciu na ważnym poziomie. Jeżeli później cena przebija kolejny kluczowy opór przy ruchu w górę, dokładam do sobie do pozycji. I mam już, nawet jeżeli później ta cena się cofnie, można ustawić sobie stop loss i ten zysk jest zabezpieczony przez to, że ta pierwsza część pozycji już wypracowała jakiś profit, zanim dołożyłem tą drugą, tą kolejną.
Więc tutaj też bym się wstrzymał z inwestowaniem większych pieniędzy, jeżeli ktoś jeszcze nie zainwestował. Myślę, że ta cena powinna sobie wypracować, pokonsolidować jeszcze w tym obszarze i wypracować sobie lepsze wybicie po prostu. Do tej pory bywało tak, że przynajmniej przy tych lokalnych ruchach, że Litecoin jakby był pokazywał, nadawał kierunek Bitcoinowi. I tutaj widać tą korektę. Też jestem ciekawy, czy ta właśnie cena się utrzyma. Tutaj przy tej linii trendu, też respektowanej wcześniej w przeszłości. Ogólnie ciekawe miejsce. Jeżeli by jednak rynek się obsunął, cały Bitcoin, to myślę, że można też niżej to kolejne wsparcie horyzontalne i to miejsce mierzenia 0,618 jest też bardzo ważne. Często bardzo respektowane przez kryptowaluty z dużym wolumenem, a Litecoin do takich należy. Więc te dwa poziomy, czyli 130, tak, około 130 tysięcy satoshi. I jeżeli tutaj nam cena nie wytrzyma przy tej linii trendu, to później mamy 110 i 100 tysięcy. Myślę, że. Ale nie obstawiam, że aż taka korekta będzie. No a generalnie pod halving sobie część pozycji krótkoterminowo handluję, a część pozycji już u mnie to właśnie taki mid-long. Jeżeli ktoś jest w Tetherze, to też jest ciekawe. Też jest dość ciekawa sytuacja. Bo też mamy taką podobną linię trendu jak fazę do Bitcoina, z tym, że tutaj wyraźnie utworzył się klin zniżkujący, który jest formacją odwracającą trend. Natomiast czy ta cena już wyjdzie z tej formacji górą? Zobaczymy. No, w parze do dolara ta korekta jest mniejsza, bo tu jest 0,382 mierzenia, czyli w parze do Bitcoina jesteśmy w połowie tego ruchu wzrostowego, a tutaj jesteśmy nieco wyżej. No i też, jeżeli się nam Bitcoin obsunie, to kolejne takie dosyć mocne wsparcie horyzontalne to jest na $60, $60 na Binance w USDT. W tej chwili jest około 70, takie myślę, że mniej może solidne. Ale jest szansa, przez to, że mamy i linię trendu, i ten klin zniżkujący, jest również szansa, że z tego poziomu ta cena odbije w górę, patrząc do dolara. No ale tak jak mówię, według mnie, patrząc na cały market cap, altcoin market cap, zwłaszcza i dominację Bitcoina, to nie jest jeszcze w tej chwili nie jest dobry moment na inwestowanie większych pieniędzy w altcoiny. Jeszcze nadal polecałbym jeszcze nadal wyczekiwanie, bo według mnie Bitcoin może się obsunąć. Na przykład jeszcze pokażę może jak ja to widzę na Bitcoinie. Może na Bitstampie, ja mam to sobie porysowane dosyć. Właściwie chyba każdą giełdę mam, jeśli chodzi o Bitcoina, jakieś tam swoje przemyślenia. Może przejdę na interwał tygodniowy, to będzie bardziej łatwo. I ja sobie tu patrzyłem, włączyłem sobie średnie kroczące. Jest to średnia krocząca 50 i 100 okresowa. Ta fioletowa to jest 50 okresowa, ta zielona to jest 100 okresowa. Bo na interwale dziennym dużo osób, dużo traderów widzi Golden Cross, no i on faktycznie jest. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest interwał dzienny i to nie musi od razu mieć przełożenia na cenę. Tylko to zadziała z opóźnieniem, po prostu w midtermie.
bo na interwale właśnie tygodniowym już wcześniej utworzyło się skrzyżowanie tych średnich na spadki, czyli ta krótsza terminowo przecięła tą dłuższą. I mało tego, ta średnia krocząca 50 dwukrotnie w przeszłości w 2018 zatrzymywała wzrosty. I teraz mamy dosyć ważny moment. Jak to może przybliżę? Czy tym razem też zatrzyma? No, okaże się, myślę, że ten tydzień jest bardzo ważny i wiele zależy od tego, jak on się zakończy. Jeżeli znowu ta średnia krocząca zatrzyma wzrosty i ten tydzień, ta świeca tygodniowa zamknie się, patrząc na Bitstamp, poniżej 5500 dolarów, no to już mamy taki niepokojący dosyć znak. Co jeszcze przemawia za tym, że możemy mieć tymczasowo przynajmniej koniec wzrostów, a jakąś większą korektę. Wsparcie, które służyło jako ten poziom około 6000 dolarów, służyło jako wsparcie, tak jak policzyłem, ten cały okres, ponad 300 dni, prawie 400. I to wsparcie było testowane kilkukrotnie, jak widać, tutaj zaznaczyłem zielonymi strzałkami. W końcu ono nie wytrzymało, bo wsparcie im więcej razy jest testowane, tym jest słabsze. I za którymś razem już nie wytrzymało. Tak jak ktoś obserwuje rynek, no to wie doskonale. I teraz mamy dopiero pierwsze podejście pod ten poziom 6000. Właściwie no już, no pierwsze, jeszcze nie przekroczyliśmy. Więc bardzo bym się zdziwił, gdyby ten poziom został przekroczony i ta cena utrzymała się dłużej powyżej 6000 dolarów. Taka strefa oporu dużego naprawdę właśnie zaczyna się od 5700 do 6000. Gdyby market makerzy chcieli wyciąć osoby traderów shortujących ulicę, to pewnie jakaś świeca się może pojawić do 6400-6500, ale myślę, że natychmiast zostanie ściągnięta w dół i spodziewam się tu jakiejś korekty. Także chodzi mi o to, że wiele osób bardzo entuzjastycznie podchodzi do Golden Crossa, ale tutaj trzeba patrzeć jednak całościowo. No nie możemy tylko na jeden wskaźnik patrzeć, na średnie kroczące, ale właśnie na to, w którym miejscu ten Golden Cross się pojawił. No i według mnie na większym interwale, tak jak wspomniałem, jest, można powiedzieć, no to nie jest taki typowy Death Cross, czyli krzyż śmierci, bo to taki typowy to jest właśnie średnia 50 z 200, natomiast tu jest 50 z setką, ale przecięcie się na spadki też myślę, że jest dosyć silnym sygnałem. Tak jak wspomniałem wcześniej, zatrzymała ta średnia cenę już dwukrotnie w tamtym roku i teraz jestem bardzo ciekawy, jak ten tydzień się zakończy. Według mnie jest kluczowy, patrząc właśnie jeszcze na tą dominację, o której wcześniej wspomniałem i na rynek altcoinów, to zalecałbym właśnie daleko idącą ostrożność, jeśli chodzi o inwestowanie w alty, zwłaszcza jeżeli ktoś planuje zakupy takie średnioterminowe, to jeszcze bym się wstrzymał. Myślę, że ten tydzień niewiele komuś tutaj zmieni w takiej sytuacji, a warto naprawdę poczekać, bo może być znacznie taniej. No, brakuje mi jeszcze takiej kapitulacji na rynku, jaka miała miejsce po wcześniejszych bessach. No, ale czy tak będzie, zobaczymy. No, to, że było tak wcześniej, nie znaczy, że teraz będzie. Ale tak chciałem przedstawić Wam tylko taki swój punkt widzenia na Bitcoina. Może ostudzić trochę ten entuzjazm, tą euforię, jaką ostatnio wywołała. Chyba wtorek się pojawił ten Golden Cross i tak było głośno o nim. Ja to widzę troszkę inaczej. Natomiast lokalnie się utworzył nam ten kanał wzrostowy i cena póki co się go ładnie trzyma. Patrząc na Bitstamp, to się cena przebiła już. Tak, cena się przebiła ponad taki środkowy opór, można powiedzieć, tego kanału i teraz
Możliwe, że będzie jeszcze jedno podejście właśnie do górnego ograniczenia tego kanału, ale z tym, że niekoniecznie, ponieważ tak można zauważyć, ten wolumen maleje. Na jednodniowym interwale chyba też to myślę widać. Może usunę te średnie kroczące. No tak, chyba tutaj będzie dosyć wyraźnie widać. Cena się porusza w górę. A wolumen nam maleje. Więc jest to sygnał taki ostrzegawczy. Łącząc go z tym, w jakim miejscu jest obecnie cena, tuż pod ważnym oporem, byłbym ostrożny ogólnie. Więc na dzisiaj to tyle, co przygotowałem. Jeżeli chcecie, abym przeanalizował jakąś wybraną przez Was kryptowalutę, to piszcie też w komentarzach. Postaram się do tego odnieść w kolejnych nagraniach. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam. Powodzenia na rynku.